Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś opowiem Wam o rzeczy podstawowej, ale być może nie dla wszystkich oczywistej. Mianowicie opowiem Wam o tym, jak uczyć się komunikacji. Banał. Bo w sumie po co macie oglądać filmik na YouTubie, który będzie Was uczył, jak macie się czegokolwiek uczyć. Ale z komunikacją jest pewien problem, bo komunikacja to nie jest nauka teoretyczna. Ja oczywiście jestem zwolenniczką czytania dużej liczby książek, edukowania się i ogólnie pojętego uczenia. Ale komunikacja to nie obszar, który nazywamy wiedzą. Komunikacja to zestaw umiejętności, a umiejętności nie nabędziecie czytając książki, nawet jeśli one będą doskonałe. To trochę tak, jakbyście mieli nauczyć się nurkowania w weekend, siedząc na kanapie. Może i dałoby się w ten sposób przeczytać ciekawą książkę o nurkowaniu, a nawet jeszcze poprzeć ją fantastycznymi przygodami znanego płetwonurka. Ale czy to spowodowałoby, że odważylibyście się zejść na kilka metrów pod wodę, mając na plecach butlę z tlenem? Wątpię. Więc skoro nie robicie tego z nurkowaniem, nie róbcie sobie tego również z komunikacją. Komunikacja wymaga poznania umiejętności, wymaga przede wszystkim wypracowania własnego stylu komunikacji. Dlatego książki akurat w tym zakresie są narzędziem niezbyt uniwersalnym. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas ma zupełnie inny styl komunikowania. Jeden będzie robił to energicznie i czasami dosyć nerwowo, jak ja. Inny będzie robił to melancholijnie, powoli, spokojnie, bo taką ma osobowość. Komunikacja jest wynikiem naszej osobowości, jest jej obrazem. Dlatego jeżeli chcemy pracować nad komunikacją, najpierw musimy dowiedzieć się, kim jesteśmy. I dopiero potem zastanowić się, jaki typ komunikacji będzie tym, który najbardziej będzie nam odpowiadał. Żeby nabyć nowej umiejętności, niezależnie od tego, czy to gotowanie zupy, jazda na rowerze, czy wspomniane już wcześniej nurkowanie, czy wygłaszanie pięknych, płomiennych przemówień, to coś, co wymaga treningu. Żeby być świetną kucharką, musicie dużo gotować. Żeby doskonale jeździć na rowerze, trzeba po prostu dużo na nim jeździć. Więc co robić, żeby doskonale się komunikować? Komunikować się! Ale zanim zaczniecie się komunikować, dobrze być do tego przygotowanym. O tym też będziemy mówić w dalszych częściach naszych spotkań, ale najważniejszą rzeczą jest to, żeby mieć w głowie obraz tego, jak chcemy się skomunikować. Brzmi mało konkretnie, prawda? Spektrum narzędzi, które służą poprawieniu naszej komunikacji, jest ogromne. Dlatego będziemy każdym z tych narzędzi zajmować się po kolei. Ale na pewno ważna jest tutaj strategia, czyli plan tego w ogóle, jak chcemy się komunikować. Ważne jest to, do kogo będziemy mówić, czyli poznanie możliwości naszych odbiorców. Ale ważne są też tak prozaiczne, ale kluczowe rzeczy, jak dykcja czy emisja głosu. Zauważcie, że nawet osoby, które mają bardzo dużo do powiedzenia i jest to ciekawa i interesująca merytorycznie wiedza, ale nie za bardzo chce się ich słuchać, bo mają cienki, skrzykliwy i mało przyjemny głos. W komunikacji jest tak, że forma musi współgrać z treścią. Dlatego tak ważne jest, aby obraz nas jako osób, które się komunikują, był spójny. Tak więc jeśli chcecie się dobrze komunikować, jeśli chcecie się uczyć tej komunikacji, zacznijcie od budowania swojej świadomości, zacznijcie od zastanawiania się tym, kim jesteście, a dopiero potem, co tak naprawdę macie do zakomunikowania światu, a na końcu, jak możecie to zrobić. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do przemyśleń i do refleksji nad tym tematem. Wszelkie swoje
komentarze, przemyślenia i doświadczenia piszcie pod tym postem albo na innych kanałach, które możecie również obserwować. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia.